Dostałam list od mamy Joasi. Mama napisała o zaginięciu, że ciągle szuka swojej córki, że ta sprawa jest nierozwiązana i w tym liście pojawił się taki ogromny pokład nadziei, nadziei na to, że dowie się, co się wydarzyło, też takiej nadziei na szczęśliwe rozwiązanie, chociaż już nawet taka wstępna analiza tej sytuacji pokazywała, że być może mamy do czynienia z przestępstwem i z tego powodu Joanna jest nadal zaginiona. Zawsze to jest trudne powiedzieć komuś wprost, natomiast uważamy, że ciężko komuś stwarzać iluzję tego, że osoba żyje, kiedy z naszego doświadczenia i analizy wynika, że nie żyje. Jest to na pewno ciężkie dla tych osób. Po zapoznaniu się z całością materiałów zgromadzonych w teczce jej poszukiwań, że no, jest to kolejny przypadek ciemnej liczby zabójstw popełnionych w Polsce. Joanna Rosiak wyszła z domu 7 czerwca 2005 roku. Była godzina 10. Mieszkanka Stargardu miała się udać do jednej z firm pożyczkowych, gdzie pracowała. Razem ze wspólnikiem prowadziła także pub i tego dnia miała pojechać do Agencji Mienia Wojskowego opłacić rachunki za wynajem lokalu. Wydarzyło się jednak coś niespodziewanego, co sprawiło, że Joanna Rosiak od blisko 16 lat uznawana jest za osobę zaginioną. Pani Maria, mama dziewczyny, nie może pogodzić się ze zniknięciem córki. Wciąż prowadzi poszukiwania i liczy na cud. Skąd Twoje zainteresowanie tą sprawą? Dostałam list od mamy Joasi. Mama napisała o zaginięciu, że ciągle szuka swojej córki, że ta sprawa jest nierozwiązana i w tym liście pojawił się taki ogromny pokład nadziei, nadziei na to, że dowie się, co się wydarzyło, też takiej nadziei na szczęśliwe rozwiązanie, chociaż już nawet taka wstępna analiza tej sytuacji pokazywała, że być może mamy do czynienia z przestępstwem i z tego powodu Joanna jest nadal zaginiona. Mówi, że już wstępna analiza tej opowieści matki sugerowała, że to może być przestępstwo. To był ten impuls, który zdecydował o tym, że ty postanowiłaś się poświęcić tej sprawie? Ten list był bardzo wzruszający, bardzo poruszające była ta prośba o pomoc matki, która ciągle szuka swojej córki, która ma nadzieję na szczęśliwe zakończenie sprawy. Rozmawiałam z panią Marią, pytałam o Joasię, wspólnie z dziennikarzami pojechaliśmy na miejsce, staraliśmy się porozmawiać z tymi ludźmi, którzy znali Joasię, chcieliśmy zobaczyć jej pokój, zobaczyć jej rzeczy, chcieliśmy poczuć po prostu ten klimat tego miejsca, w którym funkcjonowała przed zaginięciem. Chcieliśmy jak najwięcej dowiedzieć się o Joasi. Im więcej takich informacji zdobywaliśmy, tym trudniej było sformułować wersję, co tak naprawdę mogło się wydarzyć. Joasia na pewno miała swoje tajemnice, nie dzieliła się opowieściami o swoim życiu prywatnym ze swoimi bliskimi.
nie miała też wielu przyjaciół, albo z jakichś powodów ci przyjaciele nie zgodzili się z nami rozmawiać, kiedy tam byliśmy na miejscu. I przy poszukiwaniach informacji o Joasi też tak naprawdę na początku nie wiedzieliśmy, na co powinniśmy zwrócić uwagę, bo to taka sprawa, która może być związana z przestępstwem, ponieważ po parunastu latach od zaginięcia nadal nie było żadnej informacji o Joasi. Tutaj nic nie wskazywało na to, żeby ta wersja związana z samobójstwem miała okazać się tą, która sprawę rozwiąże. Natomiast były wersje związane z porwaniem, z ucieczką, z komplikacjami w życiu osobistym Joasi. No i to wszystko było bardzo trudne. Było też czasami trudno nam rozmawiać z osobami, które Joasię znały, bo mówili o tym, że Joasia była osobą bardzo skrytą, że nie wiedzą, jakie były jej pasje, nie wiedzą, na co wydawała pieniądze, nie wiedzą, co robiła w czasie wolnym. I tutaj trudno było taki jednoznaczny obraz tej osoby. Mówi kryminalistyk dr Joanna Stojer-Polańska. Razem z dziennikarzami programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, poświęciła tej sprawie dużo czasu. Rozmawiała z najbliższymi Joasi, docierała do świadków wydarzeń sprzed lat. To właśnie ona, na prośbę rodziny zaginionej dziewczyny, poprosiła twórców krakowskiego Archiwum X o pomoc. Bogdanie, kim była Joanna Rosiak? Co o niej wiemy? To jest młoda dziewczyna, która w chwili zaginięcia miała 32 lata, była mieszkanką Stargardu Szczecińskiego. Ta sprawa trafiła do mnie przez znajomą, która poprosiła mnie w imieniu rodziny o spojrzenie na akta sprawy poszukiwawczej, co ja tam widzę. I powiem ci szczerze, że jest to jedna z nielicznych spraw, gdzie ja na początku byłem załamany, że się podjąłem tego próby analizy tej sprawy, ponieważ już na początku, czytając te akta, stwierdziłem, że Joasia była w momencie zaginięcia osobą bardzo wiktymną, prawda? To pojęcie wprowadził do polskiej kryminologii profesor Bruno Hołys, a więc osobą bardzo podatną na stanie się ofiarą przestępstwa. Dlaczego? Ja myślę, że może to teraz tylko tyle powiem, że wiktymną, no, później rozwinę tą swoją myśl. Było szereg różnych takich kierunków, gdzie tak naprawdę z których sprawca mógł się wywodzić. To nie był jeden kierunek, bo zazwyczaj jak czytam akta sprawy i analizuję akta sprawy, to widzę, już rysuje mi się jakiś jeden, jedyny kierunek, którym mogę podążyć i po prostu bardziej go uszczegółowić. Tutaj naprawdę było wiele kierunków, z których mógł się wywodzić właśnie sprawca zabójstwa Joasi, bo nie miałem wątpliwości po zapoznaniu się z całością materiałów zgromadzonych w teczce jej poszukiwań, że no, jest to kolejny przypadek ciemnej liczby zabójstw popełnionych w Polsce. Joanna Rosiak miała 32 lata, mieszkała z mamą na jednym z osiedli w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim. Z relacji rodziny i bliskich wyłania się obraz dziewczyny pracowitej, sumiennej, skrytej, zamkniętej w sobie i pomocnej. Na co dzień unikała ona alkoholu i papierosów, nie chodziła na imprezy, większość zarobionych pieniędzy odkładała na swoje konto bankowe. Na co dzień Asia pracowała w jednej z firm pożyczkowych. Była odpowiedzialna za zawieranie umów, udzielanie kredytów i dopilnowanie, aby klienci spłacali raty w terminie. Po godzinach zajmowała się pubem, prowadziła go razem ze swoim znajomym, z którym wynajmowali lokal od Agencji Mienia Wojskowego. W wolnych chwilach Joasia pracowała jako wolontariusz hospicjum i domu dziecka. Nigdy nie odmawiała pomocy osobom potrzebującym. Pani Maria tak wspomina swoją córkę. Jaka była? Ja cały czas ją widzę przed oczami. I zdjęcie mam jej tak, jak ona wyglądała.
dużo godzin pracy spędzała. A jak miała wolny czas, to jeszcze jeździła do Witkowa, do Kosticjum. I tam dyżury sobie brała. Jako wolontariuszka, bez niczego, nie? No, ona lubiała pomagać. I wybrała sobie, jeździła tam do Witkowa. Nawet tutaj do mnie przychodzi taka znajoma i mówi, że teraz się wygadała, że nawet z Asią kiedyś miała dyżur. Mówi, ta Asia twoja, to mówi jak mrówka. Ja mówię, a skąd ty, Krysia, wiesz? No bo mówię, razem nawet byliśmy w Witkowie, w Kosticjum dyżur mieliśmy. Nic nie było widać po niej, że coś tam jest podejrzane. Nic kompletnie nie było widać. Czerwca 2005 roku Joanna Rosiak szykowała się do wyjścia z domu. Najprawdopodobniej zrobiła sobie śniadanie i zaparzyła herbatę. W pracy miała pojawić się około godziny 10. Jej mama wyszła z domu o poranku. Kiedy opuszczała mieszkanie, dziewczyna jeszcze spała. Około godziny 13 młoda kobieta zadzwoniła do swojego szefa, mówiąc, że wróci do biura później niż pierwotnie planowała. Od tamtej pory ślad po niej zaginął. Rodzina zgłosiła sprawę na policję. Policjanci jednak nie zrobili zbyt wiele. Rozpytali kilka osób. Pobieżnie sprawdzili mieszkanie zaginionej. Informacje dostarczane przez rodzinę były bagatelizowane. Pani Maria, mama zaginionej Joanny, szukała pomocy w wielu miejscach. Napisała m.in. wiadomość do znanej krakowskiej kryminalistyki dr Joanny Stojer-Polańskiej. Czy w pokoju Asi znalazłaś jakąś rzecz, która ciebie zaintrygowała albo sprawiła, że twoim zdaniem może mieć to wpływ na wyjaśnienie tej zagadki? Te rzeczy w pokoju Joasi wyglądały tak, jakby zostawiła je na chwilę. Tam nic nie wskazywało na to, żeby coś było spakowane, czy żeby przygotowała się do opuszczenia tego miejsca. Natomiast takim ciekawym obiektem na pewno jest komputer, który był używany przez Joasię. Była właściwie jego wyłącznym użytkownikiem. Staraliśmy się odtworzyć, co na tym komputerze jest zapisane. Tam też pojawiły się zdjęcia różnych osób na tym komputerze, ale nikt z rodziny Joasi nie rozpoznawał tych osób na zdjęciu. Fakt, że te zdjęcia są bardzo kiepskiej jakości, bo to bardzo małe zdjęcia, to jest 2005 rok, więc to jeszcze nie takie dane cyfrowe, jakie sobie dzisiaj wyobrażamy, ale tak naprawdę ta analiza tych śladów na komputerze jeszcze bardziej skomplikowała nam obraz tej sprawy, bo Joasia mogła też prowadzić życie w cyberprzestrzeni. Co było takiego na tym komputerze, co ciebie zaskoczyło? Na pewno były tam różne prywatne wiadomości, które kierowała do osób, z którymi być może chciała tutaj sobie ułożyć swoje życie. Być może poszukiwała swojej drugiej połówki. Natomiast niewiele takich informacji dotyczących finansów. To jeszcze nie były czasy, kiedy te rozliczenia finansowe były prowadzone przez internet i niestety nie udało nam się ustalić, na co Joasia przeznaczała swoje pieniądze. Joasia na pewno miała plany na przyszłość. To też tutaj pozwala wykluczyć tą wersję związaną z samobójstwem, ponieważ i mama, i ciocia, tak, i jej bliscy mówią o tym, że takie plany miała, związane i z wyjazdami, i z zakończeniem swojej edukacji na studiach. Tam na komputerze była też jej praca magisterska, prawie że gotowa, której nie zdążyła obronić. Więc to wszystko pokazywało, że Joasia te plany na przyszłość miała i z jakiegoś powodu nie zdążyła ich zrealizować. Dokumenty zebrane przez policjantów tuż po zaginięciu Joanny nie pozwalają odtworzyć tak zwanego rytmu życia zaginionej. Brak w nich szczegółów dotyczących zwyczajów i zachowań zaginionej. Może to wynikać ze skrytego charakteru Joanny Rosiak. To, co wiemy na pewno, w dniu zaginięcia
Dziewczyna miała pojawić się w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego. To właśnie od niej, razem ze swoim wspólnikiem, wynajmowała lokal, w którym prowadziła pub. Jednak z bliżej nieustalonych przyczyn nigdy tam nie dotarła. Dokumenty, które miała tam dostarczyć, pozostały w domu. Śledczy ze Stargardu już na początku uznali, że ewentualna wersja o samobójstwie Joanny jest mało prawdopodobna. Tuż po zaginięciu Joanny Rosiak, policjanci otrzymują informację, że kobieta miała być widziana w jednym ze sklepów w Stargardzie. Widziano ją również niedaleko pobliskiego jeziora oraz w miejscowości Wielichówek. Mundurowi jednak weryfikują te informacje i żadna z nich nie okazuje się prawdziwa. Tymczasem Joanna Rosiak zaginęła w okresie, kiedy Polska od ponad roku była członkiem Unii Europejskiej, a więc opuszczenie kraju stawało się o wiele prostsze. Jednak zarówno dowód oraz paszport zostały w domu. Dodatkowo mama nie zauważyła, aby młoda kobieta tuż przed zaginięciem miała spakować ubrania, kosmetyki czy rzeczy osobiste. Pomimo upływu blisko 16 lat, do tej pory nie odnaleziono ciała Joasi. Mariusz, od sprawy zaginięcia Joanny Rosiak mija 16 lat. Jak po takim czasie w tej konkretnej sprawie można zgromadzić materiał dowodowy? Ja myślę, że tak jak tu wcześniej rozmawialiśmy, faktycznie upłynął dosyć duży okres czasu z tego całego, co w tej sprawie możemy, co było wtedy ustalone, wynika jednoznacznie, przynajmniej dla mnie, że Joasia padła ofiarą zabójstwa, bo wszystkie inne tutaj wersje należy raczej wykluczyć, patrząc na okoliczności tego zdarzenia. Natomiast myślę, że tutaj jest w tej chwili, można wystosować taki apel do osób, które ją znały, z którymi pracowała, z którymi przebywała. Może w tej chwili, po upływie tylu lat, ktoś sobie przypomni jakąś ważną rzecz, która wydaje się dla niego, wtedy wydawała się nieważna, i przekaże taką informację, która pomoże jednak ustalić okoliczności tego zaginięcia, w zasadzie tego, że Joasia nie żyje, prawda, bo nie ma raczej innej możliwości. Myślisz, że po tylu latach jest szansa złamać taką zmowę milczenia wśród znajomych? Ja myślę, że wiadomo, że upływający czas powoduje to, że ludzie się otwierają i jest im czasami prościej. Być może nie chcieli wtedy przekazać pewnych informacji czy policji, czy tak jak mówiła tu Jasia w rozmowie wtedy, kiedy przebywali w Stargardzie, że te osoby nie chciały się spotykać, nie chciały udzielać pewnych informacji. Myślę, że można to zrobić też w innej formie, w formie prawda, anonimowej, w formie maila, chociażby do naszego programu. Jak podkreślają twórcy krakowskiego Archiwum X, zawsze w zabójstwie istnieje indywidualny klucz, który pozwala rozwiązać sprawę. Tym kluczem może być miejsce ukrycia zwłok, innym razem jakiś przedmiot znaleziony na miejscu zdarzenia lub jakaś cecha ofiary lub jakieś jej przyzwyczajenie. Tymczasem okazuje się, że na kilkanaście miesięcy przed zaginięciem Joanna zaczyna mieć problemy finansowe. Tuż przed jej zniknięciem ma problem z zapłaceniem czynszu za wynajem lokalu. Podobna sytuacja ma miejsce w październiku 2004 roku. Wtedy Joanna zwlekała z czynszem za 3 ostatnie miesiące. Uregulowała to dopiero w styczniu 2005 roku. Co ciekawe, Joasia była zawsze osobą oszczędną i nie miała problemu z finansami. Dlaczego zatem pojawiły się one na kilka miesięcy przed jej zaginięciem? Śledczy nigdy nie podążyli tym tropem.
Tymczasem tuż po zaginięciu jedna z osób, które znały Joasię, w rozmowie z policjantami opowiada historię jej znajomości z jednym z mężczyzn. Na potrzeby tego materiału jego imię zostało zmienione na Jan. Joannę i Jana miała łączyć osobista relacja. Kobieta była w nim zakochana. Z jej opowieści wynikało, że mężczyzna ma dwójkę dzieci, z których jedno szło do komunii w 2004 roku. Mężczyzna obiecał, że po tej uroczystości rozstanie się z żoną. Do rozwodu jednak nigdy nie doszło, a tuż przed zaginięciem Joasi wrócił on do swojej małżonki. Jan był także zadłużony. Joanna wspomagała go finansowo. Opłacała m.in. jego rachunki telefoniczne, które miały wynosić 1000 zł miesięcznie. Dodatkowo kobieta miała mu pomóc załatwić pracę w Norwegii, aby ten mógł spłacić swoje długi. Świadek, który opowiedział o tym policji, nie wiedział, jak Jan ma na nazwisko. Joanna nigdy tego nie powiedziała. Kim był tajemniczy Jan? Jan był człowiekiem, którego znała osobiście, z którym na pewno się spotykała. Natomiast trudno powiedzieć, jak często mogła się z nim widywać i też jakie tutaj mieli względem siebie plany, ponieważ nikt z znajomych, z osób, z którymi Jasia pracowała, nie powiedział nam nic na temat tej relacji. Tutaj to była taka relacja, którą najpewniej nie chwaliła się swoim najbliższym. Czy my wiemy, jak oni się poznali? Nie wiem niestety tego. Wspomniałaś, że Jan był w relacji z inną kobietą. To znaczy, że on miał żonę, rodzinę? Tak, miał żonę, rodzinę. Z tego co wiem, to Joasia była taką osobą bardzo ciepłą, rodzinną. Pomagała innym osobom, nie swoim bliskim, nie w kontekście swoich bliskich, natomiast takim osobom, które potrzebowały pomocy, bo o tym wspomina jej mama, jej ciocia angażowała się w pomoc dla dzieci z domu dziecka. Tak, co też pokazuje, że miała chyba taką potrzebę stworzenia też swojej własnej rodziny. Czy rodzina Joasi, z twojej wiedzy i z tego co wiesz, wiedziała o istnieniu Jana? Myślę, że tak, że tutaj taka wiedza była, natomiast na pewno nieco do szczegółów ich relacji. Oni akceptowali tą relację, tą znajomość? Joasia nie chwaliła się tymi swoimi znajomościami. Mam wrażenie, że była taką osobą bardzo skrytą. Z jednej strony była osobą bardzo znaną ze względu na to, że była lubiana przez swoich klientów. Tych klientów miała bardzo dużo, tak? I w firmie, która udzielała pożyczek, i w barze, w którym pracowała. Ale z drugiej strony nikt nie potrafił nam udzielić jakichś bliższych informacji o tym, jaka była ona sama. Tak, wiedzieli, że była, że jest pracowita, że można na nią liczyć, a z drugiej strony tak bardzo mało informacji o jej życiu prywatnym. Wspomniałaś na początku tej rozmowy, że Joasia przed zaginięciem, kilka miesięcy przed zaginięciem, wpadła w problemy finansowe. Z tego też, co nam wiadomo, Jan był osobą, która od Joasi pożyczała pieniądze, miał problem z pracą, ona opłacała mu rachunek za telefon około 1000 zł miesięcznie, jak na tamte czasy, to jest bardzo, bardzo wysoka cena. Czy ty myślisz, że te problemy finansowe Joasi wzięły się właśnie z tej relacji z Janem? Joasia była taką osobą, która pomagała innym. I mogło tak być, że z powodu właśnie zaangażowania się uczuciowego po prostu finansowała czyjś telefon, że opłacała czyjeś długi. To też nie są takie kwestie, którymi mogłaby się jakoś pochwalić, bo pewnie miała świadomość, że no, to nie jest dla niej jakaś szczególnie korzystna sytuacja, zwłaszcza, że naprawdę ciężko pracowała. Tak? Wykonywała tutaj podwójnie, tak, czy potrójnie pracę, którą zwykle wykonują osoby.
w jej wieku, więc no, musiała tutaj mieć jakąś szczególną motywację, żeby tyle pracować, a z drugiej strony te ciągłe kłopoty, tak? Bo mieliśmy informacje o tym, że tam były niezapłacone rachunki, że one były płacone po terminie, że tutaj no, też nie wydawała jakoś pieniędzy na siebie, wiemy, że nie borykała się z uzależnieniami, nie paliła papierosów, nie spożywała alkoholu, tak? I tutaj to, tym bardziej pojawiło się pytanie, w takim razie na co szły te pieniądze? Czy ty, Bogdanie, ustaliłeś, skąd taka zmiana u Joasi, jeżeli chodzi o kwestie finansowe? Tak jak ci powiedziałem, podążyłem tym tropem i natrafiłem w materiałach sprawy, no jedną informację wskazującą, że problemy finansowe naszej zaginionej Jasi były związane z jej ukochanym mężczyzną. Był to mężczyzna, który posiadał rodzinę, ona miała z nim romans. To ona opłacała mu telefon komórkowy, który w roku 2005 on płaciła za niego 1000 zł. To była dosyć bardzo duża kwota. I stąd znalazłem jak gdyby, dlaczego doszło właśnie do tych krótkotrwałych właśnie problemów finansowych Joasi. Tak jak powiedziałem, nie zauważyłem, aby wcześniej to była jej stała cecha charakteru, ta rozrzutność, jakieś takie niepanowanie nad pieniędzmi. I ku zdziwieniu zauważyłem, że no, tutaj miejscowa policja nie zadała sobie trudu, w ogóle nie dotarła. Być może, że dotarło, ale nie zostało to w jakiś sposób udokumentowane i nie miałem bladego pojęcia, co ten mężczyzna w ogóle na temat zaginięcia Joasi powiedział. Tylko od mamy Joasi dowiedziałem się, że on po zaginięciu był u niej z wizytą, bo na stałe mieszkał poza granicami kraju i zobowiązał się, że odnajdzie Joasię, prawda? Takie. Potem przyszedł, że jednak nie znalazł żadnej informacji. Z tego co wiem, on też przyszedł ze swoim znajomym kolegą, który podobno jeździł samochodem Joasi. Tak, to było też dodatkowe, to coś takie, co czerwona lampka mi się zapaliła. I moim zdaniem, to taki był jeden wniosek ostateczny po przeprowadzeniu analizy całości tej sprawy, że ja bym szukał właśnie źródeł problemów Joasi. I samych źródeł jej zaginięcia właśnie w tym związku damsko-męskim. Zresztą właśnie tego typu sprawy na całym świecie królują w statystykach dotyczących właśnie tej kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstw. Dochodzi do pozbywania się właśnie kochanka, kochanki. Oczywiście nie jest to norma, ale bardzo dużo tego typu, nie tylko spraw w Polsce, odnotowuje policja na całym świecie. Co my wiemy o tej relacji, o tym mężczyźnie? W momencie, kiedy przeprowadzałem analizę materiałów, ten mężczyzna nie żył. Udało nam się ustalić jego tożsamość. No niestety, tak jak mówię, praktycznie znaliśmy tylko jego imię Jan, prawda? I jakieś tam inne dodatkowe informacje, na podstawie których udało nam się ustalić, o kogo chodzi, konkretnie skonkretyzować daną osobę. Tak jak policja miejscowa jak gdyby ten kierunek całkowicie odpuściła, stąd no, trudno mi tutaj, wiesz, po tylu latach było sprawdzić, czy on w ogóle przebywał w Polsce, prawda? Niewątpliwie to trzeba byłoby teraz na tym etapie jeszcze, myślę, żeby zweryfikować w oparciu o dokumenty. Wiadomo, mężczyzna nie żyje, ale są jakieś dokumenty, prawda? Może gdzieś przekraczał granicę, może przyleciał samolotem, może właśnie wykupił bilet. No tutaj jest pole dla miejscowej policji, aby no, albo wykluczyć tą wersję kierunkową, wersję osobową, no albo potwierdzić. I mimo, że ten mężczyzna nie żyje, to nic nie, to nie stoi tutaj żaden na przeszkodzie, żeby to postępowanie prowadzić, żeby wyjaśnić właśnie prawdziwe okoliczności zaginięcia Joanny Rosiak. Z tego co wiem, Joanna i Jan spotykali sobą od dłuższego czasu. Jan obiecywał jej, że zostawi żonę, dzieci. Miało do tego dojść tuż przed zaginięciem Joanny. Dokładnie, dwa miesiące, tak, przed zaginięciem. On się jednak z tego wycofał.
Wycofał się, tak. I widać było w materiale, że Asia przeżywała to. Zaczęła właśnie wtedy przeszukiwać te randkowe portale internetowe i nawiązała kontakt z pewnym mężczyzną, z którym się nawet umawiała na wesele, które miało mieć miejsce na tydzień przed jej zaginięciem. Jednak nie doszło do tego spotkania, nie udała się z nim na wesele, zrezygnowała również ze spotkania bodajże z klasą maturalną, a więc takim coś zaczęło się dziać w jej życiu. Być może z powrotem pojawił się w jej życiu. Jan wszystko na to wskazuje. No patrząc na okoliczności tej sprawy, wiele wskazuje na to, że Jasia padła ofiarą zabójstwa i tutaj wiadomo, że prowadzone czynności w tym kierunku na pewno pozwoliłyby na zebranie jakichś dokładniejszych materiałów, przesłuchanie pewnych osób, które wezwane w sposób, prawda, procesowy zeznałyby rzeczy, o których być może do dzisiaj nie wiemy. Jaką radę ty byś dał policjantom, którzy obecnie pracują nad tą sprawą? Znaczy, Dawidzie, no trudno jest, prawda, komuś czynić jakieś rady, natomiast ja myślę, że nie można tych spraw odpuszczać, prawda? To świadczy o tym, że sprawa jest przez tyle lat. Ja myślę, że generalnie sprawa polega na tym, że jest teczka poszukiwań i wokół tej sprawy za wiele się nie dzieje, prawda? Więc próba jakaś bardziej zintensyfikowania tych czynności powinna na pewno nastąpić, żeby te sprawy nie były odkładane, prawda? Że leży sobie w szafie taka teczka i los pewnej osoby do dzisiaj nie jest wyjaśniony, co dla tych bliskich jest, tak jak tu rozmawialiśmy, naprawdę ważne, prawda? Bo lepsza jest gorsza prawda i to, że najbliżsi będą wiedzieć, że ta osoba no niestety padła ofiarą przestępstwa, to już nie mówimy o tym, że o następnej kwestii, czyli odnalezienia zwłok i tak dalej, ale no, rozwiązanie tej sprawy, żeby ewidentnie było wiadomo, że ta matka, no prawda, nie musi czekać na powrót, bo będzie wiedziała, co się stało z jej córką. A twoim zdaniem, co się stało? No moim zdaniem Jasia nie żyje, a patrząc na wszystkie tutaj ustalenia i okoliczności, to przyczynił się do tego jej partner życiowy. Zapytam cię jeszcze o rodzinę Joasi. Mama Joasi powiedziała, że liczy na to, że jej córka zostanie przeprowadzona żywa. Wy tą swoją analizą, swoim śledztwem, jakby nie pozostawiać jej złudzeń. Znaczy, wiesz, Dawidzie, no, to jest ciężka sytuacja, bo zawsze takie sytuacje, kiedy spotyka się z rodziną, z najbliższymi, to w wielu sprawach tak było, że te rodziny przychodziły do nas. Gdzieś tam po wykonanych naszych analizach wynikało, że jednak i najbliżsi nie żyją. Zawsze to jest trudne powiedzieć komuś wprost, natomiast uważamy, że no, ciężko komuś stwarzać iluzję tego, że osoba żyje, kiedy z naszego doświadczenia i analizy wynika, że nie żyje. Jest to na pewno ciężkie dla tych osób. Natomiast my to, co możemy zrobić ze swojej strony, to spowodować to, żeby te osoby wiedziały, jak to naprawdę wyglądało, jaki był przebieg zdarzenia, kto to zrobił i no, jeśli się oczywiście są takie możliwości, to kwestia odnalezienia ciała, żeby te rodziny mogły gdzieś tych bliskich mieć na cmentarzu, żeby to ciało materialnie się odnalazło. Nie zawsze takie możliwości są, ale czasami wystarczy też tak, żeby ci najbliżsi znali tą może najgorszą prawdę, ale prawdę, prawda? Życie przez tyle lat w iluzji, że ta osoba gdzieś jest, no myślę, że nie jest komfortowe. Według policjantów ze Stargardu Joanna Rosiak pozostaje osobą zaginioną od blisko 16 lat. Z analizy przygotowanej przez policjantów z krakowskiego Archiwum X wynika, że młoda kobieta padła ofiarą zbrodni.
ze względu na dobro śledztwa nie możemy upublicznić wszystkich informacji, które posiadamy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby przekazać informacje w tej sprawie, może to uczynić na skrzynkę pocztową polskiearchiwumx@gmail.com. Bardzo chcieliśmy Państwu podziękować serdecznie za wsparcie na Patronite projektu Polskie Archiwum X. To dzięki Państwu możemy przybliżać Wam ten świat kryminalistyki, ale także pomagać rodzinom osób, które od lat szukają prawdy o losie swoich najbliższych. Tutaj szczególne słowa podziękowania dla Pani Pauliny Ogrodowczyk, dla Pana Radosława Orłowskiego, dla Pani Justyny Mazur, dla Pana Bartosza Siwek, czy także dla Pani Bernadety Nakielskiej. Ale dziękujemy także każdemu z Was z osobna za to, że jesteście, że wspieracie nas dobrym słowem. Wielkie, wielkie dzięki.